Myślę, że te trudne sprawy możemy już zamknąć. Dokładnie. I wrócić do tego, co jest teraz, bo chyba dobrze się dzieje w waszym życiu wspólnym. Pokazujecie się z Bartkiem, żyjecie wspólnie. Jak to wygląda poza Wyspą Miłości? I tak jak właśnie mówię, dobrze się skończyło, no bo teraz zaczęliśmy budować tę relację poza kamerami. Wszystko sobie wyjaśniliśmy i tak prawdę powiedziawszy, po naszym powrocie do domu, te kilka dni spędziliśmy z rodziną, ale na tyle już byliśmy stęsknieni i mówimy, dobra, to co, pierwszy wspólny weekend. I sami byliśmy podekscytowani, taka... Dawno nie czułam takich etapów, po co mi chodzi z tymi etapami, bo ja się tak na to uparłam. No. Bo ja zawsze wchodziłam w te takie relacje, od razu, dobra, jesteśmy razem, możemy razem zamieszkać. I tak się mega angażowałam i po prostu jak takie stare małżeństwo. A tutaj była taka ekscytacja, zobaczymy się pierwszy raz, jakby bez kamer. Jak my się tutaj odnajdziemy, jak ludzie nas zobaczą, jak my się zachowamy, jak oni nas zobaczą. Jak my będziemy rozmawiać. Było tyle emocji, ekscytacji. I znaków zapytania. No. I powiem Ci szczerze, że ten weekend dał nam wiele odpowiedzi, a że faktycznie to się nie wzięło znikąd. To wszystko, co między nami buzowało, rosło, 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 aż w końcu mogło wyjść na światło dzienne po prostu. Ja jestem tak szczęśliwa, że my możemy teraz sobie na spokojnie porozmawiać. Ja czuję taką ekscytację, wchodząc w tę relację, tak skupiając się, tam miałam swój start. Ale mogłam być zazdrosna, a teraz tak na jego spojrzeć, okej, jesteś teraz już tylko dla mnie. No. I widzę go w takich swoich naturalnych zachowaniach, w naturalnym środowisku. Inne spojrzenie na człowieka, jakby jest takim facetem, którego potrzebowałam, szukałam i budujemy kroczek po kroczku, po prostu. Czyli nie ma rozczarowania, wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, bardziej mnie pozytywnie zaskoczył a propos sportu, a propos właśnie takiej... swojej męskości, konkretny mężczyzna, ma jasne cele, rozmowy z nim po prostu same wychodzą. Ja nie muszę się zastanawiać, o czego teraz zapytać, planować coś wcześniej, to wszystko samo wychodzi i my tak sami się nakręcamy, wiesz, co jest najpiękniejsze, zawsze chciałam mieć związek, a on jest taką osobą, która się kreuje na potencjalnego partnera, gdzie razem się nakręcamy, żeby coś się rozwijać. Nie myśl o tym, a spróbuj, podejmij się tego, jakby jest takim moim wsparciem, takim kopem do przodu i to jest takie obopólne, mega mi się to podoba, no jest inną osobą. Totalnie miałam wcześniej troszeczkę za złe, że nie jest w 100% sobą, że też w pewnym momencie chce się dobrze pokazać, no bo to była telewizja i były takie momenty, gdzie gryzł się w język i chował swoje uczucia do kieszeni tylko, żeby dobrze się pokazać. Tak jak na przykład była ta scena, że ja mu zaproponowałam ten seks. W końcu była taka propozycja? Tak, przyznam się, że to on mi zaproponował, nie ja jemu, tylko ja zapytałam o fen i on się przyznał do tego, że za tą kryjówką mnie kryło się po prostu rozmowę, tylko to było nawiązanie do poprzedniej kryjówki, w której razem byliśmy. No ale to zostało tak wycięte, że po prostu była wyszło, że ty szpileczka. Jesteś tam łobuziarą. Dokładnie tak, ale wszystko sobie wytłumaczyliśmy i wszystko zaczyna się fajnie po prostu kreować. A czy pierwsza kłótnia w realnym życiu już za wami? Gdzieś na nią wyczekiwałam, bo mówię, nie może być zbyt kolorowo i pięknie, ale jej nie ma. Jeszcze nie ma. Jeszcze jej nie ma, naprawdę dużo rozmawiamy i Bartek ogólnie się nie lubi kłócić. On jest osobą, że... trzyma nerwy na wodzy i on chce, żebym ja zrozumiała, jak gdzieś ja się zagalopuję, on mówi, Karola, dobra, ale spójrz na to z innej strony. I nagle ja już byłam taka, wiadomo, dużo emocji przez ten hejt i czasami miałam takie pochopne reakcje. Mówi, Karola, ale poczekaj. I ja mówię, dobra, dzięki, że jesteś z boku i mnie gdzieś tutaj hamujesz tą moją taką porwistość, nerwistość, nie wiem. No powiem Ci, że masz taki temperament, że z Tobą sobie nie poradziłby mężczyzna ugodowy, tak. Więc zdecydowanie potrzebuję tutaj... konkretnego faceta i Bartek sobie daje radę. A jakie są Wasze najbliższe plany? Czy już coś poważnego, mieszkanie, myślicie o tym, czy jeszcze randkowanie? Na razie randkujemy, ale nie wykluczyliśmy tematu właśnie, żeby omieszkać co z tą Warszawą, bo dużo osób nam to zarzucało, jakby to wyglądało i czy faktycznie by doszło do przeprowadzenia się. I Bartek, jakby nie chce się wypowiadać za niego, ale poruszaliśmy ten temat i jeżeli wszystko fajnie pójdzie w tym kierunku, jaki byśmy obydwo je chcieli, no to bierze pod uwagę przeprowadzkę, więc dla mnie to jest mega ważne, że będziemy blisko siebie, bo mimo tego, że spędzaliśmy tyle czasu też na wyspie i nawet jeżeli nie byliśmy razem, no widziałam go cały czas, gdzieś czułam tą obecność, a teraz go nie mam. Mimo tego, że dużo rozmawiamy przez telefon, no dopiero na FaceTime'ie, no to fajnie jednak mieć jego obecność bliżej i jednak, że podjął się, że jest to wzięte pod uwagę i to tak bardzo mocno.
I gdzieś ta że warstwa, że trzeba go też bardziej interesować. Konkretniej. Tak, konkretnie, jak najbardziej. Też już planujemy jakieś kolejne spotkania, wiadomo, ale spotkania spotkaniami, też życie, konkretne życie. Też są.